Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony mówi Olaf. Słuchajcie, za chwilkę puszczę Wam starą audycję z 16 grudnia bodajże. Tak, z 16 grudnia 2020 roku, czyli sprzed ponad pół roku. I tam są przedstawiane SMS-y jasnowidza sprzed ponad roku, z marca. Z marca 2020 roku, czyli wtedy, kiedy się zaczęła nasza jazda bolidem, bolidem 19, nie? I tam właśnie jasnowidz zawarł przekaz a propos ewentualnego konfliktu zbrojnego na wschodzie. Ta audycja to jest moja odpowiedź do pani Iwony. Pani Iwona tutaj prosiła o wizje dotyczące ewentualnego konfliktu z Rosją czy z przyjaciółmi ze wschodu. I muszę wam powiedzieć, że dużo takich komentarzy się pojawiało i to jeszcze na kanale Olafa i tutaj już na tym kanale jasnowidza. Bardzo dużo właśnie komentarzy jakby gdzieś tam od innych jasnowidzów, gdzieś tam z internetu, że wszyscy tam straszą tą wojną ze wschodu, więc tutaj to jest moja odpowiedź, to jest ta audycja właśnie sprzed pół roku, gdzie są przedstawione SMS-y sprzed ponad roku, gdzie jasnowidz Gdańska na tamtą chwilę mówił, że zagrożenie wojenne, że da się odczuć zagrożenie wojenne, tak? To właśnie była ta Białoruś, tak? I że różne działania militarne będą podejmowane. To też tam była ta Ukraina, ale że de facto samej takiej wielkiej wojny jakby nie będzie, tak? Że będzie to zagrożenie, będą różne tam hece, różne działania, ale samej wojny takiej dużej nie będzie. Ale no, po takim czasie może coś się zmieniło, więc jakby obiecuję wam, że zasięgnę najnowszej rady u jasnowidza a propos tych konfliktów zbrojnych, tak? Ale wiem, że on by pewnie coś powiedział, gdyby coś się miało zmienić. Nic takiego nie mówił, więc raczej słuchajcie do pani Iwony i do wszystkich innych, którzy właśnie żyją w tym strachu z tą wojną ze wschodu. Jakby jasnowidz jakby uważa, że modlitwa jakby jest ważna i to nie jest tak, że po prostu modlimy się, nie? Tylko jest tak, że im więcej ludzi jakby się modli, im bardziej gorliwie, im większą ma wiarę, tym ewentualność jakiegoś tam konfliktu jest bardziej oddalona, tak? To się często przewija tam gdzieś w wierzeniach chrześcijańskich, gdzieś w objawieniach tych maryjnych, czy tych wszystkich właśnie świętych, tak, że jeżeli coś się zrobi, to się to można odsunąć to ewentualnie, tak? A jeżeli dużo grzechu, dużo złych rzeczy, to wtedy się ściąga to na siebie, nie? Więc jakby jasnowidz jakby że w czymś takim jakby funkcjonuje i takie coś przekazuje, żeby właśnie szczególnie tym osobom, które w tym strachu, to żeby właśnie gdzieś pójść w kierunku modlitwy. Czy ostatnie erupcje wulkaniczne na Etnie można było przewidzieć? Trudno powiedzieć. Jedni wierzą w wizję jasnowidzów, inni nie. Jedno jest pewne. Anonimowy jasnowidz z Gdańska już na wiosnę przestrzegał świat przed ewentualnym dużym trzęsieniem ziemi we Włoszech, głównie południowych i wschodnich. Miejmy nadzieję i módlmy się, o co prosi jasnowidz, by tylko na erupcjach się skończyło. Jest to jeden z najciekawszych SMS-ów jasnowidza, jednocześnie proroctw o Białorusi, o której wtedy jeszcze nikt nie mógł mieć pojęcia. Jasnowidz Gdańska. Wizja z 10-12 marca. SMS z 24 marca. Roku 2020. Jasnowidz Gdańska. Poczucie w związku z wcześniejszą wizją z 10-12 marca. W tym roku faktycznie możemy odczuć zagrożenie wojenne ze wschodu, ale samej wojny nie będzie, takiej wielkiej, prawdziwej, ale różne działania militarne, nawet tak zwane zielone ludziki, mogą się wydarzyć. Modlę się, oby nie.
W związku z tym w Gdańsku i innych terenach pobliskich może nie być już tak przyjemnie. Możliwe jest też duże trzęsienie ziemi w najbliższych miesiącach we Włoszech, głównie południowych i wschodnich. Czy tak można interpretować wizję jasnowidza? Być może. Ja osobiście skłaniam się ku takim interpretacjom, iż przeczucia jasnowidza sprawdziły się w tym momencie we wszystkich aspektach tego SMS-a. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Jak tylko będę miał czas, to zrobię dłuższą audycję i opowiem Wam o anonimowym jasnowidzu z Gdańska. A na razie trzymajcie się, z Bogiem kochani i do następnego razu.